Dzisiaj moim gościem Michał Cieślak, czyli dla mnie obecnie najlepszy polski pięściarz, jakiego mamy. Oczywiście cały szacunek dla Łukasza Różańskiego za Mistrzostwo Świata w wadze Bridgerweight, nazywanej przeze mnie Mały, ale Byk, ale to już jest moja sprawa. Natomiast nie Mały, ale Byk, czyli Michał Cieślak, człowiek, o którym przed chwilą powiedziałem, ale powtórzę to publicznie. Szacunek old school, normalne zdjęcia na mediach społecznościowych z młodą generacją Cieślaków na łódce, spokojnie, kulturalnie. Michał, ty za spokojny poza ringiem nie jesteś w tych dziwnych czasach, w których obecnie żyjemy? Dzień dobry, witam wszystkich, witam ciebie. Co ja mogę powiedzieć? Ja żyję, tak? Także pokazuję samego siebie, nic nie jest na pokaz. Tak jak żyjemy, tak. Wiadomo, że miałem jakieś tam niespokojne momenty w swoim życiu, ale to chyba już jest za mną. Nie chciałem tak za bardzo tego wracać, także nie jest dobrze tak, jak jest. Także może to wydaje się nudne, monotonnie, ale mi akurat ten moment mojego życia taki, jaki jestem, mi odpowiada. No i ja ci powiem tylko jedno, tak trzymać, bo wiesz, no, ważne, żebyś ty się dobrze czuł. Reszta to jest absolutny dodatek, ale to w innych programach tematy prywatne, natomiast u nas, u mnie na vlogu tematy pięściarskie. Słuchaj, zaczniemy od tego Irlandczyka, który, nie wiem czy wiesz, czyli od McCarthy'ego, który jak w czerwcu ogłoszono tą walkę o tytuł Mistrza Europy, udzielił wywiadu jednej z irlandzkich gazet, stwierdzając między innymi, że Cieślak to jest dobry pięściarz, natomiast ja uważam, że to będzie taki stepping stone, czyli taki stopień, po którym ja się będę wspinał, ty jesteś tym stopniem, do tych światowych rankingów. Przede wszystkim, jaki jest status tej walki? To ciągle funkcjonuje, czy już nie funkcjonuje? No bo to było w czerwcu, a mamy wrzesień. Z tego, co wyczytałem i z tego, co się koledzy w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Irlandii, bo to jest Irlandczyk, spodziewali walka wrzesień-październik. No wrzesień raczej nie. Chyba, że nas czymś teraz zaskoczyć. Status walki o tytuł Mistrza Europy i czy w ogóle funkcjonuje? Status walki o tytuł Mistrza Europy, znaczy będzie obrona. Prawdopodobnie to będzie 4 listopad. Gala w Zakopanem, na Stalowym Dworze. A czy to będzie ten przeciwnik, czy nie, to jeszcze tak za bardzo też nie chciałbym na ten temat rozmawiać, bo po prostu rozumiem. Dokładnie tego jeszcze nie wiem. Muszę się spotkać z Jackiem Ślągowskim, ze Zbyszkiem. Będziemy zaraz tutaj coś więcej wiedzieć. Jacek plus Zbyszek plus ty. Ta trójka powinna wystarczyć, żeby coś zadecydować. Tak, była walka Usyk Dibuła i że tak powiem, było trochę tu zamieszania. Oni też organizacyjnie w tym czynnie brali udział, także też nie ma co dziwić, że dopiero to będzie wszystko teraz dopinanie. No oczywiście ważne jest to, żeby do tej walki doszło. Natomiast co wiemy o zakładając, że to będzie McCarthy na razie, chyba że to już nie będzie McCarthy, no to uważam, że był to bardzo, bardzo solidny przeciwnik, dwie walki. Pierwsza kontrowersyjnie przegrana z Bilamem Smithem, który jest obecnie mistrzem świata, sparring partner takich gości jak Jai Opetaya, sparring partner takich gości jak Joseph Parker, czyli heavyweight. Wydaje się, że to dobry przeciwnik. Nie słyszałem, żeby to było, ten przeciwnik był odwołany, natomiast jak wiemy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, te rzeczy się te ciągle zmieniają. Natomiast jaki jest twój system przygotowania? No bo ja doskonale wiem i ty doskonale wiesz, no, że warto wiedzieć, z kim walczysz. Czy to jest tak bardziej ogólnie w tej chwili z trenerem Liczykiem, czy nastawiacie się na pojedynczego gościa? Teraz jeszcze tak bardziej ogólnie. Myślę, że już przygotowania rozpoczęliśmy pod tą datę, także no, na razie jedziemy swoim etapem przygotowań i myślę, że tak jak mówię, tu rada dzień, że będziemy wiedzieć, czy to jest on, czy nie on, także trzeba czekać, jak to w boksie. No to a propos czekania, no to nie mogę nie skomentować faktu, kiedy w lipcu poszła informacja, w lipcu poszła informacja, że niejaki Zurdo Ramirez się do ciebie przymierza. Od razu taki mini komentarz z mojej strony. No ta informacja była podana tylko i wyłącznie w Polsce, bo to że bookmacherzy, nie bookmacherzy, tylko matchmakerzy rozsyłają różne takie wieści 20-20 tygodniowo, to wiadomo. Natomiast od początku coś to dziwnie wyglądało z amerykańskiego punktu widzenia, bo Zurdo Ramirez bierze gościa z elity wagi junior ciężkiej w Kalifornii, gdzie no raczej na polską widownię specjalnie nie można było liczyć.
nigdy nie walcząc tak naprawdę w wadze cruiserweight. Jakie było twoje podejście, bo wiem, że nawet wywiadów udzielałeś na temat walki z Zurdo Ramirezem i jak szybko się okazało, że to w sumie nic z tego nie będzie? Ja z tej walki bardzo się cieszyłem, bo właśnie nie myślałem tak właśnie w ten sposób po tej drugiej stronie, że tam może być różnie, tylko ja po prostu zaakceptowałem wszystkie warunki, które nam tutaj przysłali i, i myślałem, że ta walka będzie i się z tego cieszyłem, co nie? Także, no ale to było jakieś tam półtora, dwa tygodnie i było wiadomo już, że tej walki nie będzie. Ale ja do tej walki rozpocząłem przygotowania, tam już mało, tam brakowało dwa czy tam trzy dni, były przełożone, bo ta walka miała być w Slepnie chyba na 19 sierpnia planowana, tak. Była przełożona na wrzesień i my przed tą datą, na tą datę sierpniową, przed tym przełożeniem już prawie zaczynaliśmy sparingi, także to naprawdę to wszystko szło w tym kierunku, także... No to jest szkoda, no bo to jest... Szkoda, że się rozmyło, że tej walki po prostu nie było, na razie nie będzie, także... Szkoda. Czyli możemy w 100% powiedzieć, że ze strony Michała Cieślaka, ze strony teamu Cieślaka było od początku ok, kiedy pojawiło się tam to nazwisko, słyszałem jakieś tam niby plotki, że przebijanie się o pieniądze było, niczego takiego nie było. To możemy od razu w tej chwili, nie wiem, wyrzucić do kosza. Od początku byłeś ok. Tak, to od początku byłem ok, to była decyzja podjęta na treningu, także ja dostałem telefon w poniedziałek, tak dobrze pamiętam, Zbyszek zadzwonił, że jest taka propozycja, tylko kazałem poczekać mu chwilę, żeby chciał pogadać z trenerem, czy mnie przygotowuje przede wszystkim fizycznie do tej walki, bo to było chyba 6 czy 7 tygodni. Tak. Trener powiedział, że tak, że bierzemy. Odzwoniłem od razu do Zbycha, klepnąłem walkę w poniedziałek, we wtorek już mi odżywki przyjechały, wszystko, także to było tak naprawdę. Kwestie finansowe to były klepnięte, bo to miał być oficjalny eliminator, także ja nie patrzyłem tak za bardzo też pod tym kątem, bo wiedziałem, że zaraz się będę bił o tytuł, tak, jak dobrze wszystko pójdzie. No właśnie, no, ja myślę, że po pierwsze byłaby to rewelacyjna walka, bo podobnie jak ty, Zurdo Ramirez lubi się bić, to nie jest gość, co prawda nieco boks mu został wytłumaczony przez niejakiego Dimitrija Bivoła, natomiast zupełnie inna kategoria, on normalnie w cruiser chodzi, więc w sensie chodzi nie na ring, tylko poza to i nawet więcej niż w cruiser, więc tutaj z wagą robienia nie było żadnego problemu, wybrał Joe Smitha, zobaczymy jak to wszystko, będzie. Widziałem, że w jakimś umownym limicie chyba ta walka będzie, tak? Także to tak, nie będzie. Tak. Tak jest, to będzie prawie cruiserweight. O, nazwijmy to tak, tam chyba będzie brakowało. Ktoś tam gada, że to jakieś były przepychanki o finanse, to nie, no ja wiem, że w takich sytuacjach to za bardzo nie ma co liczyć na po prostu jakiś jeden strzał, tylko trzeba myśleć o tym, co będzie dalej. No a w tym przypadku była walka tam zaraz, gdybym wygrał oczywiście, a wierzę w to, żebym wygrał, no zaraz walka o mistrzostwo świata, tak? No właśnie, bo ta walka z Ramirez kontra Smith nie będzie o nic. To będzie taka, znaczy kto wygra, to dostanie oklaski i czek. Ten, co wygra, nie dostanie oklasków, ale też dostanie czek. Także tutaj nie ma żadnej stawki. U ciebie oczywiście żadna ta stawka była. Michał, masz 34 lata. Widziałem na fotkach, że trenujesz między innymi z Diablo, no, który te parę lat starszy od ciebie jest. No, czy wyobrażasz sobie siebie w boksie mając 42 lata, tak? Ciekawostkę mam, bo czy widzisz siebie ciągle boksującego? Na pewno widzę siebie ciągle aktywnego fizycznie, bo sobie tego już nie wyobrażam, jak to by mogło dalej wyglądać, jakbym, nie, to już jestem po prostu, to już jest takie zboczenie zawodowe, że muszę być w formie i nawet jak nie trenuję, jak nie mam walki, jak jestem po walce, to tam naprawdę tydzień, dwa, to już mi bardzo ciężko to wytrzymać. Fizycznie, ale i psychicznie, głowa to już też inaczej pracuje, także na pewno będę skazany na ciągłą pracę. A czy to będzie boks, czy może coś innego, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to się wszystko poukłada, naprawdę bardzo chciałbym zdobyć ten tytuł i dążę do tego z całych sił i naprawdę pracuję, myślę, że pracuję jeszcze więcej, jeszcze ciężej niż w ostatnich walk mistrzowskich i myślę, że wreszcie przyniesie to jakiś rezultat. Byłoby super, bo tak jak mówię, każdy, kto z tobą walczył, to wypowiada się o tobie
nawet jeśli z tobą wygra. Ostatnio czytaliśmy wypowiedź Okoli przed jego walką, który mówił, że po prostu jesteś czymś niesamowitym w ringu, że walczyć z tobą to trzeba uważać absolutnie w każdej sekundzie. Zostając przy Okole, byłeś zaskoczony jego porażką? Nie byłem zaskoczony jego porażką, tylko bardziej zaskoczony byłem pracą sędziego. Także no szkoda, że tak ta walka mi przeszła właśnie. To, co o tym mówiłem ciągle, że ta walka, czułem, że mi przyszła tak właśnie koło nosa i myślę, żeby jak sędzia był, wiadomo, to jest takie gdybanie moje teraz, ludzie mogą to tam różnie odczytać, ale rozmawiamy sobie na luzie Oczywiście. Ja wiem, że przegrałem, tak? Ale jakbym może inaczej właśnie pracował w taki sposób, to pokazało, że Okoli, jak nie klinczuje, nie umie boksować kompletnie. Także on jest jak dziecko we mgle i myślę, że to mogłoby się potoczyć różnie, co nie ta walka moja. To jest prawda, bo to był absolutny szok, jak łatwo to poszło, bo tak naprawdę to łatwo poszło. Tak, on był sam w szoku chyba, że on jak nie klinczuje, on no, nie umie, on bije tylko lewy, prawy i to jeszcze tak niepewnie, że naprawdę to jest, to pokazało. Czyli właśnie rewanż byś brał w ciemno? Ja, oczywiście. Tylko wątpię, żeby on się zdecydował. Obóz treningowy, na których jesteś, waga junior ciężka na chwilę spadła jako ta polska waga, no ale jest szansa, że zawalczy Mateusz Masternak, jest szansa, że ty zawalczysz bardzo szybko o tytuł mistrza Europy, chociaż oczywiście dla ciebie celem jest coś zdecydowanie wyższego, bo musi być, biorąc pod uwagę, że jesteś drugi w rankingu WBO, czyli praktycznie na samym szczycie. Czyli rozumiem, że wspólnie ze swoim teamem wybraliście drogę rankingową. Nie próbujecie szukać jakichś szans, okazji i tak dalej, tylko ranking, pozycja obowiązkowa, muszą ze mną walczyć albo oddać tytuł. No myślę, że tak, także no zobaczymy, wiadomo jak to jest w tym boksie, także nieraz oczywiste sytuacje nie są takimi oczywistymi, także zobaczymy, coś tam przydarzy, ale myślę, że tak, że raczej w tym kierunku teraz walka, obrona tego pasa mistrza Europy, a dalej w międzyczasie wszystkie te pojedynki mistrzowskie też się odbędą, bo teraz mają się odbywać na jesień, także czy to właśnie Mateusz z IBF, tak? WBO. Tak. Mateusz WBO. Nie, IBF już nie. IBF już nie, IBF, bo opytają, właśnie, miał być IBF i... Też właśnie IBF już nie ma. Kim się bije? Co to tam jeszcze? Jak POR będzie się chyba bił z tym Juliami? Tak. No i nasz ten Łukasz też się będzie bił z tym. No, w Arabii Saudyjskiej. Miejmy nadzieję, że tam się nic nie zmieni, bo tam z tego, co ostatnio mówił Eddie Hearn, to te siły, które finansowały boks, to już teraz są, nie tak, że tak powiem, nieco z tyłu, no bo nawet to dzisiaj ta informacja była, no bo teraz wszyscy patrzą, fajnie sobie na luziku rozmawiamy, proszę Państwa, z Michałem Cieślakiem i dokładnie na tym to polega, więc sobie gadamy na różne tematy, jakbyśmy siedzieli gdzieś przy kawce w ładnych rejonach Radomia. Ja się tak w kawce, także kawka teraz wjeżdża, także ja mam kawkę, nie wiem jak ty, ale no ja tak, mam kawkę. Nie będę wstawał od ekranu, bo tutaj nagle zniknę na 3 minuty, kawę chcę robić, ale smacznego, Michał, ale dzisiaj między innymi Eddie Hearn powiedział, że ta walka Wilder kontra Tyson Fury i nie wiem, przepraszam, Wilder kontra Joshua pod znakiem zapytania, bo ta firma, ta Skill Sports, która to wszystko finansowała, która już tak specjalnie tego nie chcą boksu finansować, może chcą jakieś we friki poszli, inne firmy powstają. No niestety problem w Arabii Saudyjskiej jest taki, że pieniędzy jest bardzo dużo, natomiast w każdej chwili jeden szejk czy drugi może powiedzieć, że nie, to właściwie już się w to nie bawimy, bawimy się w piłeczkę na przykład, bo wiemy, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o tamtą część świata i podpisywanie kontraktów wielkich. Także oby to wszystko Łukaszowi wyszło, bo to co mówisz, bo najgorsza rzecz dla pięściarza, to chyba żeśmy parę razy ja i ty przerabiali rozmawiając, jest nie wiedzieć. Nie wiem, czy jest coś gorszego. Jest coś gorszego? Chyba nie. Chyba nie, no i oczekiwanie. Także Łukasz chyba już wyczekał też swoje, bo też się naczekał na ten tytuł. Także to teraz będziemy patrzeć i no, tak jak my wszyscy pięściarze, także no nie ma nic gorszego. Ja, to też będzie moja druga walka w tym roku, także i raczej ostatnia, także no, to dwie walki, to myślę, że to jest takie minimum. No właśnie, rok temu były trzy, patrzyłem sobie na ten rozkład, rok temu były trzy walki, przeszedłeś przez nie jak burza,
Zwykle dwie walczyłeś, czasami trzy. Wiadomo, ten rok, kiedy była tak zwana pandemia, to różnie bywało, ale i tak udało ci się coś tam zawalczyć. Natomiast powiedz mi, ta ostatnia walka z Brezonem, z tym Francuzem, fajnie to wyglądało. Bardziej taki Michał Cieślak, który na spokojnie wykorzystuje to, co wiadomo, że Michał Cieślak potrafi. Nie było czasami takiego, nie było, co czasami masz. Czasami to się przydaje, jak trzeba dokończyć gościa, takiego hura, zatłukę gościa, pójdę na niego, większy spokój, gość został obity, odprawiony, odhaczony i tak dalej. Michał Cieślak, mając 34 lata, absolutnie ci nie wypominam. Patrzysz na siebie przez ostatnie, powiedzmy, 3 sezony, albo współpracę z trenerem Liczykiem. Najważniejsza rzecz, którą zmieniłeś, jeśli w ogóle zmieniłeś? Myślę, że tak, że patrzę, nieraz sobie analizuję tą naszą współpracę i myślę, że bardzo się zmieniłem jako zawodnik, myślę też, że jako człowiek. Także tu ostatnia ta walka, myślę, że to była bardziej takie boksowanie na błędach tego mojego przeciwnika, niż narzucenie swojego stylu. I, no i co, i fajnie to wyglądało, chociaż niektórym się nie podobało. Także nie się podobało. Ale myślę, że tak, że my, i co najważniejsze, z każdym dniem następnym, tam gdzie przychodzę na salkę, to trener Andrzej potrafi non-stop zaskakiwać i nie ma tej monotonii, której się boi, żeby się nam nie wkradła. Także dlaczego zmieniłem trenera Adama Jabłońskiego? Nie dlatego, że mógł tam był złym szkoleniowcem, czy mógł mnie nie pchać do przodu, tylko że po prostu zabrakło tego właśnie czegoś nowego, świeżego, już się wkradła za duża monotonia, to ja już wiedziałem, szedłem na trening, on się mną zajmował od 11 roku życia, także to było za dużo tego i boję się, żeby tu się nam to nie przydarzyło, ale jak na razie jest wszystko ok i cały czas pracujemy na czymś nowym, na czymś innym. Czuję, że się przy nim rozwijam. Też się, myślę, że się rozumiemy coraz bardziej. Lubię go też jako człowieka prywatnie, także no jest elegancko. Także team mamy fajny, mocny. Teraz trzeba słowa zamienić na czyny. Wiadomo, czego brakuje. Tego tutaj, co można powiesić, bo ten pasów mistrza Europy to fajne są, ale to jest taka sprawa dodatkowa dla pięściarzy o twoich umiejętnościach i o twojej pozycji w rankingu. Michał, takie spojrzenie na to, co się w tej chwili dzieje w boksie, no to nie mogę cię nie zapytać, bo mamy jednego czy drugiego pięściarza, którzy wybierają, nazwijmy to tak, inne organizacje sportów walki. Wszyscy wiemy, o co chodzi. A rzucane tam są sumy, które są rzeczywiście surrealistyczne, bo ja oczywiście w połowę tych sum, które w walkach freakowych niespecjalnie wierzę, bo to dla mnie to jest klasyczna propaganda, żeby przyciągnąć zaufanie ludzi. Natomiast porozmawiałem z ludźmi, którzy są tam nie dosyć blisko tego, powiedzieli, no może aż tak dużo nie jest, natomiast w dalszym ciągu jest bardzo wiele. Jak ja sobie pomyślałem, ile to jest, to na przykład ja znam wielu mistrzów świata i to wielu, którzy walczą za połowę tego, co jest na galach. Oczywiście mówimy o galach freakowych. Dla mnie absolutnie w drugą stronę, nie myśl, że cię namawiam, wprost przeciwnie. Nie ma lepszej osoby do gal frikowych niż morderca o twarzy mordercy. Słynne powiedzenie o Michale Cieślaku, które funkcjonuje. Zdarzały się takie propozycje w twoją stronę? Nie zdarzały się, bo to myślę, że większość ludzi wie, że jakim człowiekiem jestem i że nigdy nie ma możliwości, żebym wystąpił na takiej gali. Już to też nieraz mówiłem i ja się będę trzymał za wszelką cenę swojego i tak jak powiedziałem, ja nie mam nic przeciwko tam chłopakom, którzy na tym kupują, którzy biorą w tym udział. Każdy jest kowalem swojego losu, każdy postępuje według swojego tam sumienia, ze swoich zasad. I ja jakoś się tam nie widzę, myślę, że się nigdy nie odnajdę, nie jakoś tam nie mógłbym. Ale co jeżeli chodzi o takie mieszane sztuki walki, na pewno KSW, jeśli by mi zrobiło jakąś fajną walkę sportową, to na pewno bym był chętny, bo chciałbym kiedyś spróbować na zakończenie kariery, ale na pewno nie we freakach, tylko w sportowej jakiejś federacji. Na pewno na koniec, tak jak mówię, przez to też jakim jestem człowiekiem, jak trenuję, już wiem, że będę skazany ten trening całą resztę swoich dni, także może coś innego fajnie by było spróbować, bo pobicie w klatce, także fajnie.
Jakbyście Państwo nie wiedzieli, to człowiek, z którym rozmawiam, to naprawdę jest Michał Cieślak, a nie człowiek, który wygląda jak Michał Cieślak, tylko nie mówi zupełnie jak Michał Cieślak sprzed 5 lat. To jest zupełnie ten sam człowiek, tylko inny człowiek. Michał, to na plus oczywiście to jest, co powiedziałem, natomiast ktoś, kto może słuchać Twoich spokojnych, wyważonych wypowiedzi, to może powiedzieć, czy to na pewno jest Michał Cieślak, tylko podobny, a może. Tylko, że podobny do Cieślaka to za dużo nie ma. Tak jak wcześniej mówiłem, przed 5-6 laty to się tak właśnie dużo rzeczy działo innych, także nie chciałbym do takiego okresu wracać i mi, tak jak mówię, jest dobrze teraz. No i co, myślę, że dużo rzeczy wpływa na zmianę człowieka. Myślę, że przede wszystkim na rodziny, syna, też dziecka, także kto wie, o czym mówię, no to też wie, kto nie wie, no to musi się sam przekonać na własnej skórze. Kobieta dobra przy boku mężczyzny też, też pomaga. Pomaga, na pewno nie zaszkodzi. No tak, najważniejsze, żeby być sobą, myślę, tyle. Ja myślę, że tak. Michał, dziękuję Ci bardzo. Powiem Ci szczerze, że jak ten będziesz miał dograny ten termin, to naprawdę, jeżeli mam lecieć, nie wiem, 10 godzin ze Stanów Zjednoczonych, żeby kogoś oglądać w czymś, co ma znaczenie dla jego kariery, no to Ty jesteś na samej górze. Absolutnie na samej górze tej listy ludzi, których chętnie bym zobaczył. W Zakopanem niedawno nie byłem. Może coś trzeba zrobić z Zakopanego. Michał Cieślak, moim głosem ten prawdziwy 2023 rocznik. Michał, bardzo Ci dziękuję. Przede wszystkim chciałbym, żebyś poznał wreszcie tego nazwiska, żebyś z trenerem Nicykiem mógł usiąść, oglądać jakieś taśmy i tak dalej. Natomiast jak będziesz przygotowany, to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za czas. Wiem, że prosto po treningu wróciłeś, zgadza się? Po treningu zaraz lecę na drugi, a co do gali, to zapraszam. Na pewno tam przyjmiemy z otwartymi rękoma. Jakieś miejsce się znajdzie. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj Michał Cieślak. Michał, dziękuję Ci bardzo i tak jak mówię, będziemy dopingowali w listopadzie. Ktokolwiek po drugiej stronie ringu by nie był. Pozdrawiam wszystkich.